Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo wielka, ważna rzecz. Zbliża się we wtorek święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, z którą jest związany właśnie specjalny dar, godzinę łaski między 12 a 1 dla świata, gdzie można się modlić. Można się modlić tak indywidualnie, jak i zbiorowo w kościele, jak i w domu, prawda? Jest to godzina łaski i ona jest tak ważna, zwłaszcza teraz, w tych naszych trudnych, covidowych czasach. Więc ja przypominam, we wtorek od 12 do 13, bo przecież mamy bardzo ciężki czas, więc by ratować siebie, Polskę, Kościół i świat, trzeba się wykorzystać tą szansę, by ratować i uzyskać specjalne łaski. Na pewno Matka Boska to wynagrodzi odpowiednio. Proszę Państwa, dziwne tylko, że Kościół tak troszkę o tym zapomina, mało gdzie wspominane jest, a jest to tak wielka sprawa, tak wielki, ważny dar. Można bardzo wiele uprosić dla siebie, Kościoła i świata. Więc ora et labora. Pamiętajmy, wtorek od godziny 12. Amen, amen, amen.